Witam, witam wszystkich! Ponownie na moim kanale Bednar TV Akwarystyka. A dzisiaj w odcineczku, jak widzicie, tutaj moje skalary Riana i postanowiły sobie złożyć ikrę. Akurat jestem w domu, to udało mi się to właśnie nagrać. Także wam to pokazuję. Troszeczkę w przyspieszonym tempie, bo dość długi czas to robią, także jeszcze teraz sobie tam można powiedzieć że kończą, ale jeszcze troszeczkę im pewnie zejdzie z pół godzinki. Także skalary tutaj ładnie, ładnie dbają o, o to, żebym się tutaj. Mojej hodowli nie nudził, no i miał co robić. A tego już powoli się troszkę zbiera. Także mamy już trzy pokolenia Blue, dwa pokolenia Silverów i coś tam jeszcze. I tutaj jak widzicie, znowu będzie pokolenie Rionana F1. No fajnie mnie to cieszy, że będzie coraz więcej skalarów, a że troszkę więcej pracy, no to jak każdy wie, praca popłaca, ale jak się to lubi i kocha. To nieważne ile ma się rybek, zawsze jakoś znajdzie się czas dla wszystkich. W hodowli, jak wiecie, mam dalej straszny bałagan, ze względu, że przerabiam wszystko, będą nowe zbiorniki na wodę, także na pewno dużo będzie co opowiadać, jak to wszystko pokończę. Na pewno dochodzi do tego jeszcze również całe hydraulika, odpływy i tak dalej, także myślę, że jakoś to wszystko mi wypali i będzie to fajnie, elegancko funkcjonować. No ale zobaczymy. Najpierw trzeba to skończyć. Uruchomić będziemy wiedzieć, jak to wszystko fajnie funkcjonuje wtedy. Wtedy może jakieś tam poprawki, ulepszenia. No, myślę, że takich rzeczy nie będzie. Także jak wiadomo, żeby coś zrobić dobrze, to trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu niż zrobić to na hura i później za dużo rzeczy nie poprawiać. Zawsze jakaś mała poprawka może wchodzi w grę, ale, ale nie jakieś grubsze sprawy. Także tak to wszystko u mnie wygląda. Oczywiście z rybkami to wiecie. Wpadajcie na mojego Oelixa. Reszta się dowiecie, co i jak, jak do mnie napisać. No staram się, żeby moje skalary były jakoś gatunkowo, jak i również genetycznie bardzo dobre Jeśli ktoś ma mieć rybkę ode mnie, to żeby po prostu się cieszył nią i tak dalej Myślę, że ta hodowla będzie się bardziej rozszerzać, będziemy ją bardziej powiększać Ale to wszystko zobaczymy, co życie pokaże Także jak na razie jest dobrze, rybki wszystkie żyją ładnie, rozmnażają się Także wszystko jest na dobrej drodze, żeby to jakoś... W miarę się wszystko usadkowało i kało się coraz bardziej do przodu, i z jakimś porządnym rezultatem, że takie nowości słychać. U moich Rionana i F1. No pierwsze potomstwo maluszków z moich Rionanej też już w miarę są duże, ale myślę, że jakieś tam dwa, max trzy tygodnie i myślę, że również też wylądują już na Eliksie. Także dziękuję Wam wszystkim, że wchodzicie na mój kanał, subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie. Pozdrawiam Was oczywiście wszystkich. Serdecznie też zapraszam Was wszystkich do przyciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco w moich filmach. No i życzę Wam oczywiście miłego tygodnia. Trzymajcie się. Na razie, cześć.